Czy masz świadomość? Dwa lata po wybuchu wojny w Ukrainie, w Polsce na miejsce w schronach i ukryciach może liczyć niecałe 4% mieszkańców. Raport Państwowej Straży Pożarnej. Obrona cywilna nie istnieje, a obywatele nie wiedzą, gdzie w razie zagrożeń mają szukać bezpiecznego miejsca schronienia. Najwyższa Izba Kontroli, w schronie się nie schronisz. Dochodzimy do takiego momentu, w którym każdy termostat, każdy grzejnik elektryczny, każdy klimatyzator, każda elektrownia, każde urządzenie medyczne, każdy szpital, każda sygnalizacja świetlna, każdy samochód będzie podłączony do internetu. Należy przemyśleć ewentualne konsekwencje prawdopodobnego cyberataku na te urządzenia. Brad Smith, prezes Microsoftu. Doskonałym sposobem, aby nabrać zdroworozsądkowego wyczucia, jest weekendowy eksperyment z rodziną. Zabawa w koniec świata. W piątkowe popołudnie po powrocie z pracy wyłączcie główny bezpiecznik, zakręćcie zawór z gazem, zakręćcie wodę albo wyłączcie pompę. Spędźcie cały weekend w prymitywnych warunkach. Korzystajcie tylko z zapasów zgromadzonych w spiżarni i przyrządzajcie posiłki na kuchni na drewno albo kuchence turystycznej. James Rivers, jak przeżyć koniec świata, plan na niepewne czasy. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Krzysztof Lis, redaktor serwisu www.domowysurvival.pl, współautor książki Domowy Survival – Zabezpiecz się i przygotuj na trudne czasy oraz redaktor książki Jak przeżyć koniec świata – Plan na niepewne czasy. Dzień dobry Panie Krzysztofie. Dzień dobry Panie Rafale. Panie Krzysztofie, co się stanie w Polsce, kiedy nastąpi blackout, kiedy przerwa w dostawach prądu potrwa dłużej niż tydzień? O mój Boże, a ile mamy czasu? Ja się tak śmieję, dlatego że czasami dostaję takie komentarze od ludzi. Przecież ludzie nie żyli bez prądu. Pięć minut, dobrze. Ludzie mówią, że kiedyś dało się żyć bez prądu i nie było z tym specjalnych problemów. To prawda. Prąd to nie tylko to, że mamy w mieszkaniu światło, chłód w lodówce i może jakieś źródło energii, żeby zagotować obiad na kuchence elektrycznej. Prąd to też sprawne działanie wszystkich systemów, którym zawdzięczamy dzisiejszą wygodę, komfort, ale też i bezpieczeństwo naszego życia. To znaczy, jak nie będzie prądu, to nie będzie też oczywiście wody. Może tam przez kilka godzin pierwszych jeszcze jakieś awaryjne zasilanie tych za pomocą agregatów wodociągi będą miały. Po kilku dniach przestanie działać łączność komórkowa, naziemna być może nawet trochę wcześniej, kiedy przestaną działać jakieś tam elementy infrastruktury telekomunikacyjnej. Co za tym idzie? Nie będzie się dało kupić nic w sklepie i zapłacić w ten sposób kartą płatniczą, czy wykonać jakiegokolwiek przelewu przez internet. W zasadzie nawet nie przez internet, w oddziale też nie będzie dało, bo oddziały banków też nie będą funkcjonować. I o ile sklepy to mają obowiązek mieć zasilanie awaryjne dla kas fiskalnych, to cóż z tego, skoro prawie nikt nie ma gotówki, bo wszyscy płacą telefonami, kartą, blikiem, co jest wygodne, ale niestety no nie daje możliwości działania, kiedy nie ma energii elektrycznej. Czyli w zasadzie zostanie zatrzymane, nie będzie można kupić w sklepach niczego. To w sumie dobrze, bo do tych sklepów też towar nie będzie dojeżdżać w momencie, w którym zostaną wstrzymane wszystkie systemy łączące dostawców z odbiorcami tych produktów. I tak naprawdę to będzie koniec życia, jakie znamy, znaczy koniec tego wygodnego życia. My dziś żyjemy znacznie wygodniej niż polscy królowie 200 lat temu. Mamy dostęp do żywności z drugiego końca świata, doskonałą, jak na takie standardy właśnie sprzed 100 lat, opiekę medyczną, łączność z bliskimi, informacje o tym, co dzieje się na świecie, a więc także o tym, jakie zagrożenia przed nami stoją, i to wszystko po prostu się skończy. Także od razu jak zabraknie prądu, ale stopniowo te systemy będą się wskutek braku prądu wyłączać. Nawet gazu nie będzie, więc jak ktoś ma agregat prądotwórczy na gaz i myśli, że dzięki temu będzie mieć prąd w domu, to się niestety zdziwi. I bardzo łatwo jest, myśląc o tym zagrożeniu, ograniczać się właśnie tylko do tego, co zauważamy
kiedy u nas w domu nie będzie prądu, bo jest jakaś awaria w mniejszym zakresie. Ale nie patrzymy na te pośrednie skutki, na brak wody, na to, że ludzie po kilku dniach zaczną głodować, chodzić i szukać żywności. Jest takie powiedzenie, że jesteśmy 9 posiłków od anarchii, bo mniej więcej na 9 posiłków to jeszcze mamy żywności w domu. A co potem? Wspominam nawet o takich, nie wspominam nawet o takich drobiazgach, że będzie problem z gaszeniem pożarów, bo skąd będzie woda w hydrantach? Będzie problem z karetkami, które będą stać na ulicach zakorkowanych permanentnie przez samochody. Przecież nie będzie działać sygnalizacja świetlna, nie będzie działać oświetlenie uliczne. Bandyci, którzy teraz może nie do końca chcą ludzi okradać, włamywać się czy gwałcić, będą mieli troszkę łatwiej, kiedy służby będą musiały reagować na innego typu zgłoszenia. No i to tak, co tak na początek, to tyle. Ja zacytuję tutaj autora książki Jak przeżyć koniec świata, którego był polskiego wydania, jest pan redaktorem tej książki. Autor pisze tak: awaria sieci energetycznej nastąpi, a po niej awaria sieci wodociągowej, a po niej zakłócenia w dostawach żywności, a po nich upadek ładu i porządku publicznego, a po nich pożary i powszechne grabieże, a po nich ogromne złote hordy migrujące z największych miast. O co chodzi z tymi złotymi hordami? No, w miastach jesteśmy bardzo uzależnieni od dostaw z zewnątrz wszystkiego. Nie mamy w miastach ani źródeł żywności, w zasadzie też nie mamy źródeł wody. Pomijając jakieś pojedyncze studnie, które gdzieniegdzie jeszcze w miastach są, może część ludzi w domach jednorodzinnych na obrzeżach miast rzeczywiście ma swoje własne źródła wody, ale tak, to ta woda dociera do nas z zewnątrz. W sensie akurat w Warszawie to ujęcia wody są pod dnem Wisły, to jest może nie najlepszy przykład, ale taka Łódź nie ma własnych ujęć wody, z tego co wiem, na obszarze miasta. Zresztą jakie to ma znaczenie, skoro i tak tej wody nie wypompujemy bez prądu? Czyli ludzie, którzy nie będą mieli żywności w miastach, bo już wszystko zostanie rozkradzione z dyskontów, które oczywiście padną ofiarą w pierwszej kolejności, z piwnic swoich sąsiadów, to też prędzej czy później nastąpi, z restauracji, z firm zaopatrujących restauracje, ruszą na przykład do magazynów dystrybucyjnych pod miasta, ruszą może też do mniejszych miejscowości, licząc, że tam rolnicy, którzy uprawiają żywność własnoręcznie, jeszcze ją mają. To trochę naiwne myślenie, bo coraz mniej jest takich rolników z krwi i kości, w sensie coraz mniej mieszkańców wsi rzeczywiście pracuje w rolnictwie i rzeczywiście to tę żywność w razie czego ma, bo nawet ci, którzy pracują w rolnictwie, mają duże gospodarstwa, produkują jakieś tam, nie wiem, pszenicę czy innego typu, tego typu produkty, takiej dużej towarowej produkcji, no to wysyłają to błyskawicznie odbiorcy i nie trzymają tego we własnych magazynach. Chodzi po prostu o ludzi, którzy dla zaspokojenia swoich podstawowych potrzeb życiowych ruszą pod miasto, szukać właśnie przede wszystkim żywności, bo wodę to myślę, że dosyć szybko ludzie przejdą taką brutalną szkołę życia i nauczą się uzdatniać tę wodę, którą można przynieść z Wisły czy z jakiejś parkowej sadzawki. Jasne. Wspomniał pan o Łodzi. Trochę tego tematu dotyczy moje drugie pytanie, związane również z tym, z tą informacją Najwyższej Izby Kontroli, że w naszym państwie brakuje schronów dla ludności cywilnej. Ja mieszkam na Bałutach. Tutaj 2 lata temu deweloper zburzył szkołę z lat 60. 70. Okazało się, że pod szkołą był schron tutaj dla osiedla, na którym mieszkam, ale nikt się w ogóle tym specjalnie nie przejął. A co pan w ogóle sądzi na temat wyników raportu NIK-u, o które cytowałem na wstępie? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam.
Tak, no. Ostatni raz byłem tak samo zaskoczony, jak przyszedłem do domu, odkręciłem kran i zaczęła lecieć z niego woda. No. O tym było wiadomo od dawna. W sensie wszyscy ludzie, którzy się tym interesowali, wiedzieli o tym od dawna, że tych schronów nie ma, że ich się nie buduje, że ewentualnie można sobie próbować wykombinować jakieś takie rzeczywiście bardziej doraźne ukrycie przed wichurą w garażu czy w piwnicy pod blokiem. Natomiast to, że nie ma takich schronień z prawdziwego zdarzenia, to wiadomo było od dawna. Ja sam kiedyś, jak potrzebowałem nam swoje rzeczy, na których nie mam miejsca w mieszkaniu, orientowałem się, jakie lokale ma miasto do wynajęcia, to wtedy dowiedziałem się, że kilka schronów, na przykład która z tych warszawskich spółek posiada w swoim zasobie, ale że są one wykorzystywane jako jakieś tam obiekty usługowe. Tam była wypożyczalnia chyba strojów karnawałowych między innymi, z tego co pamiętam. No i doskonale, że takie coś jest. Fajnie, że jeszcze funkcjonuje, nie zostało zaorane, ale takich obiektów jest dużo, dużo za mało. Warszawskie metro przez pewien odcinek, w sensie pewien odcinek warszawskiego metra był budowany pod tym kątem, żeby mogły służyć jako schrony, cała reszta nie. Zresztą to, że coś zostało zbudowane pod tym kątem, nie oznacza, że będzie mogło być fizycznie wykorzystywane, bo tam oprócz fizycznej konstrukcji tego urządzenia, wejścia do metra, trzeba zadbać również na przykład o zapasy dla ludzi, którzy potem będą w tych schronach siedzieć, tak? Pomijam już zupełnie taki absurd, że ta nowa linia metra ma piękne, takie przeszklone wejścia do tego metra, które na przykład są kompletnym i bezsensem z perspektywy potencjalnych ataków bombowych czy rakietowych na miasta w czasie wojny. Już pomijam skażenie radioaktywne, to, że tam nie ma szczelnych grodzi, ale jak będą spadać bomby, to te piękne szklane, nie wiem jak to nawet nazwać, zadaszenia nad wejściami będą robić ludziom krzywdę. No i to też jest do zmiany, tak? Więc tak jak mówię, to zupełnie nikogo nie zaskoczyło. Mam wrażenie, że Polacy, którzy myśleli o zabezpieczeniu swoich rodzin na sytuacje awaryjne, to już dawno kombinowali, że w razie czego miejsce dla nich nie powinno być w mieście. W sensie, gdyby zaczęło się dziać coś złego. Bo w mieście po prostu nie ma gdzie się schować. I oczywiście są piwnice, są garaże podziemne, ale one się rzeczywiście nadają tylko do tego, żeby schronić się przed zerwanymi przez wichurę dachami czy wyrywanymi z korzeniami drzewami, ale przed niczym więcej. Bo nie zostały skonstruowane tak, żeby wytrzymały zawalenie się na przykład 6 kondygnacji, które są wyżej nad powierzchnią Ziemi. A jakie są 3 najważniejsze zasady filozofii przetrwania autora książki Jak przeżyć koniec świata? To jest dobre pytanie, bo ja szczerze mówiąc nie wiem, czy powtórzę je idealnie, ale powiedziałbym, że czy może to jest moja trochę interpretacja tego, co autor tej książki napisał. Ja bym powiedział, że taką podstawową zasadą, która jest w moim życiu najważniejsza, jest to, żeby zadbać o zaspokojenie swoich potrzeb życiowych bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdziemy. To znaczy, nie zastanawiając się, czy przygotowujemy się na jeden scenariusz pod tytułem wojna, czy na ten właśnie długotrwały blackout, bo bez względu na wszystko nasze potrzeby życiowe są zawsze takie same i trzeba po prostu zadbać o to, żebyśmy mieli w domu wodę, żywność, żebyśmy mogli ten posiłek przygotować, kiedy nie będzie prądu. Właśnie tak jak mówił, tak jak pisze Rawles, w oparciu o na przykład kuchenkę turystyczną. Druga bardzo istotna zasada moim zdaniem to jest to, żeby z tego sprzętu czy z tych zapasów, które mamy, korzystać na co dzień. Po to, żeby po pierwsze obniżyć koszt tych produktów, bo jeśli zjadamy to, co mamy w zapasach żywności, to w zasadzie mamy ten zapas żywności zrobiony bezpłatnie. Po prostu kupujemy tę żywność troszkę wcześniej, zanim się zepsuje, ją zjadamy, więc jest to dla nas do pewnego stopnia bezkosztowe. Tą kuchenką turystyczną umiemy się posługiwać dopiero wtedy, kiedy korzystamy z niej regularnie. Dopiero wtedy wiemy, ile gazu czy benzyny ona zużyje i dopiero wtedy możemy efektywnie zrobić zapas paliwa do tej kuchenki, żeby w razie czego mogła nam realnie posłużyć. No i myślę też, że nie powinniśmy za bardzo zaufać technologii, takim rozwiązaniom technologicznym, typu na przykład telefonom komórkowym. W dzisiejszym świecie telefon komórkowy jest jednym z podstawowych narzędzi do takiego przetrwania codziennych nietypowych sytuacji, żeby zapłacić, żeby znaleźć się w jakiejś nowej miejscowości i znaleźć trasę, żeby wrócić do domu. To są wszystko świetne narzędzia, świetne rozwiązania, tylko gdy nie będzie prądu, one przestaną działać. I tak jak na przykład mamy w telefonach aplikację do nawigacji, dobrze jest sobie ściągnąć mapę do pamięci telefonu. To można zrobić bezpłatnie, w popularnych aplikacjach również. I później w razie czego, gdyby nie działała łączność komórkowa, sam telefon być może naładujemy w samochodzie,
czy za pomocą powerbanka i będziemy mogli skorzystać z informacji, które mamy w nim zawarte. A do tych zasad filozofii przetrwania dołożyłby Pan jakieś swoje szczególne, o których na przykład autor nie pisze, a pan dla Pana są ważne? Ja bym położył większy nacisk na właśnie korzystanie z tych rzeczy, które zbieramy na trudne czasy codziennie, dlatego że o prawdziwą synergię możemy zadbać dopiero wtedy, kiedy budujemy tę naszą strategię przetrwania z użyciem rzeczy, które na co dzień przynoszą nam jakieś korzyści. Doskonałym przykładem, który jest trudny do zastosowania dla kogoś, kto mieszka w bloku, tak jak pan czy ja, jest instalacja fotowoltaiczna. Taką instalację, budując sobie w domu na przedmieściu, mamy prąd, z którym możemy za darmo naładować samochód, czy uruchomić klimatyzację, czy nagrzać wodę. Więc na co dzień oszczędzamy na tym pieniądze. A w sytuacji awaryjnej, gdy nikt nie będzie mieć prądu dookoła, a nasz inwerter może pracować w trybie wyspowym, czyli bez zasilania z zewnątrz, będziemy mieli prąd do zaspokojenia podstawowych życiowych potrzeb. I to jest właśnie korzyść, którą mamy na co dzień, nawet gdy nic złego się nie stanie. A oprócz tego ta korzyść, właśnie takie ubezpieczenie na brak prądu. Tego typu właśnie zabezpieczenia czy ubezpieczenia są znacznie lepsze od takich ubezpieczeń, gdzie płacimy jakąś składkę, bo z takiego ubezpieczenia tego typu nie mamy żadnej korzyści na co dzień. A z tej instalacji fotowoltaicznej, czy ogrodu, czy roweru, który będzie świetnym środkiem komunikacji w sensie transportu, gdy coś złego się stanie, ale na co dzień można nim jeździć dla zdrowia i dla oszczędzania pieniędzy. I takich właśnie synergii moim zdaniem trzeba szukać, bo te rzeczy często nie są tanie. Często trzeba przekonać małżonka, żeby zainwestować jakieś pieniądze w coś, co nam może służyć tylko w sytuacji awaryjnej. No to dobrze jest szukać takich rozwiązań, które przyniosą korzyść również wtedy, kiedy nic złego się nie stanie, które po prostu za kilka lat się zwrócą. Jasne. A na czym polega eksperyment weekendowy Koniec Świata, o którym wspomniałem na wstępie? To jest, uważam, jeden z fajniejszych pomysłów na sprawdzenie własnych przygotowań i na poszukanie w nich słabych miejsc, ale też właśnie na zdobycie wiedzy o tym sprzęcie, który mamy, trochę też o sobie samych, o tych potrzebach, jakie nasza rodzina ma i jak potrafimy je zaspokajać. W tym eksperymencie chodzi po prostu o to, żeby spróbować przez tydzień funkcjonować jak w takiej sytuacji kryzysowej, kiedy właśnie nie będzie prądu i wszystkiego tego, co się z nim wiąże, czyli gazu, wody, kiedy będziemy musieli na przykład zobaczyć, po jakim czasie lodówka nam się rozmrozi. Bo to też nie jest tak, że jak prąd zanika zasilanie, to od razu w lodówce robi się plus 20 stopni i żywność zaczyna się psuć, nie? Albo że wszystko, co jest w zamrażarce, się momentalnie rozmraża. I taki eksperyment pozwoli nam na przykład sprawdzić, być może, że mamy jeden czy dwa dni, zanim się ta żywność w zamrażarce zacznie rozmrażać, czyli mamy mnóstwo czasu, żeby zjeść tę żywność z zapasu. No i wreszcie to pozwoli się przygotować, no może za osobą przygotować, przyzwyczaić, troszkę oswoić się z takim dyskomfortem. No naprawdę, nasze życie jest bardzo łatwe dziś dzięki temu, że mamy tę energię elektryczną w gniazdkach, która wykonuje za nas mnóstwo pracy. Gdy wodę trzeba przynieść ze studni i wnieść ją na szóste piętro, a dla uczciwości w takim eksperymencie trzeba byłoby na przykład nie korzystać z windy też, czy nawet na piętro 12, kiedy musimy kombinować, oszczędzać każdy litr wody, żeby mieć czym spłukać w toalecie, dopiero wtedy zaczynamy tak naprawdę rozumieć, co nas czeka. I możemy do tego się troszkę lepiej przygotować, wiedząc dokładnie, jak nasza rodzina będzie odbierać tę sytuację. Wydaje mi się, że takim aspektem, który ludzie często pomijają, jest to, jak członkowie rodziny będą odbierać taki kryzys. Bo nam się wydaje, nam preperom się wydaje, że sobie w takiej sytuacji poradzimy i człowiek o sobie tyle wie, na ile go sprawdzono, prawda? To jest dosyć znana konstatacja. I wydaje mi się, że nie doceniamy czasami na przykład tego, jak bardzo marudzić będą dzieci na to, że jedzą coś innego niż zwykle. I oczywiście można powiedzieć, że głód jest najlepszą przyprawą, że po kilku dniach głodne dziecko z pewnością zje wszystko. To jest prawda. Ale w momencie, w którym mamy tak dużo zmartwień na głowie, bo nie ma prądu, nie ma wody, nie ma tej żywności w sklepach, za kilka dni zaczną się jakieś, może nie zamieszki od razu, ale że bezpieczeństwo na ulicach spadnie. Kiedy mamy tak dużo zmartwień, naprawdę nie chcemy mieć jeszcze do tego jednego zmartwienia, co będą myśleć i co będą, jak będą się zachowywać nasze dzieci. Poza tym pomijamy też na przykład kwestie alergii pokarmowych i tego, że dla kogoś nieodpowiedni produkt może skończyć się nie tylko alergią, lecz także śmiercią, jeśli jest na coś mocno uczulony, albo tylko rozstrojem żołądka, a więc
dodatkowym, jeszcze zwiększonym zużyciem wody. No, taki weekendowy eksperyment, zwłaszcza kiedy się gra po raz pierwszy, jest, no, naprawdę mocno otwiera oczy. Troszkę lepiej jest tym ludziom, którzy na przykład lubią jeździć pod namiot, bo tam z natury rzeczy się ma tego komfortu troszkę mniej i trzeba pewne rzeczy, pewne potrzeby życiowe zaspokajać nieco inaczej. A jak ktoś nigdy w takiej sytuacji nie był, to trzymam kciuki, bo to naprawdę jest interesujące przeżycie. Użył pan w swojej wypowiedzi terminu prepper. Kim jest prepper? Na czym polega preppering? Proszę o wyjaśnienie dla tych osób, które się nigdy z tym terminem nie spotkały. Jasne. Prepper to jest osoba, tak najszerzej rozumiejąc to pojęcie, to jest po prostu osoba przygotowująca się na sytuacje awaryjne. To pojęcie chyba weszło do języka przez taki serial na National Geographic, który miał tytuł Doomsday Preppers. I do języka polskiego to weszło jako prepper, preppers. Razem z redaktorką naszej książki staramy się upowszechniać formę prepper, bo preppers to liczba mnoga po angielsku, więc nie podoba nam się to, że po polsku też jest jeden preppers. W każdym razie to się wzięło od czasownika to prepare, czyli właśnie przygotowywać się. I to są ci ludzie, którzy zbierają różne rzeczy na trudne czasy, starają się mieć troszkę większy zapas żywności niż tylko taki, który ułatwia życie, że nie trzeba często do sklepu chodzić, którzy starają się mieć jakieś awaryjne źródło ciepła do przygotowywania posiłków, może nawet do ogrzania domu czy mieszkania, którzy zawsze tankują bak samochodu, kiedy jest w nim jeszcze połowa, żeby w razie czego móc pojechać z żoną na porodówkę, gdyby nawet nie było paliwa. I którzy starają się właśnie szukać takich rozwiązań do zaspokojenia własnych potrzeb, które są niezależne od prądu, niezależne od działania internetu, łączności komórkowej. Wielu ludzi tego typu, wielu ludzi o takich zapatrywaniach wyprowadza się z miast po to, żeby właśnie troszkę prowadzić takie bezpieczniejsze życie bliżej natury, co ja zupełnie rozumiem, bo rzeczywiście na wsi jest łatwiej właśnie o własne źródło prądu czy własne źródło wody niż w mieście, no ale wiadomo, że nie każdy sobie może na to pozwolić i też nie dla każdego to będzie rozwiązanie optymalne, ale w najszerszym ujęciu są to po prostu ludzie, którzy starają się nieco podnieść poziom swojego bezpieczeństwa, tylko że to nie jest wynalazek ostatnich lat, bo preperem w naszej strefie klimatycznej był każdy, bo jak ktoś nie miał zapasu żywności na zimę, to przed nówkiem umierał z głodu, więc siłą rzeczy wszyscy byli preperami. Albo przynajmniej potrafili zdobyć tę żywność gdzieś w naturze, co też bywa przez niektórych ludzi wykorzystywane jako jeden z aspektów prepperingu. Nasi dziadkowie za czasów komuny też byli prepperami, bo z kolei w sklepach nie było niczego, a jak coś było, to było na krótko, mało i zazwyczaj kiepskiej jakości. Więc na przykład się bardzo wiele rzeczy robiło samemu, tak? Szyło się odzież z materiałów, które dało się kupić, gdy nie było spodni. Robiło się jakieś przetwory, gdy dało się kupić tylko surowce, albo wręcz się te surowce we własnym ogródku, choćby nawet na rodzinnym ogródku działkowym, uprawiało po to, żeby potem rodzina miała co jeść. Więc myśmy trochę o tym zapomnieli przez te ostatnie 30 lat względnego dobrobytu. No i teraz niestety dobrze byłoby sobie to powoli przypominać, bo dobre czasy powoli się kończą. I nie tylko ze względu na zagrożenie wojną, ale jest mnóstwo takich czynników, które mogą bardzo drastycznie zmienić nasze życie. Wojna, zmiany klimatu, taka globalna awaria, może nie tylko, niekoniecznie od razu globalna, ale awaria zasilania na dużym obszarze, albo globalna awaria łączności komórkowej, czy łączności internetowej, czy nawet po prostu któregoś z tych dużych ekosystemów internetowych typu Facebook czy Google, może naprawdę wywrócić życie wielu ludzi do góry nogami i okaże się, że fajnie byłoby jednak mieć kopię zapasową tych danych nie tylko w chmurze, lecz także na domowym komputerze albo na jakimś dysku przenośnym. A czym jest plecak ewakuacyjny i co powinien zawierać? Jednym z aspektów przygotowania sytuacji awaryjnej jest to, że możemy być zmuszeni do ewakuowania się z domu, to znaczy dom może spłonąć wskutek tego, że po prostu coś nam się zapaliło w mieszkaniu, albo może w garażu palą się samochody i dostajemy polecenie, żeby się z bloku ewakuować, bo się może za chwilę zawalić. Albo może właśnie będziemy się ewakuować, bo odkryto u sąsiada w piwnicy jakąś kolekcję niewybuchów i który z nich przy próbie rozbrojenia wybuchnie albo przy próbie przenoszenia. I wtedy zdążymy z bloku uciec, bo po prostu no,
wyjdziemy odpowiednio wcześnie, ale już nie będziemy mieli dokąd wrócić. Może być też tak, że po prostu będziemy uciekać przed bombami albo uciekać z domu, z którego wiatr zerwał dach i w którym po prostu nie da się mieszkać. I żeby móc ewakuację przeprowadzić bezpiecznie, to trzeba zrobić to szybko. I w tym właśnie pomaga zestaw ewakuacyjny, czy plecak ewakuacyjny. Czyli to są wszystkie te rzeczy, które powinniśmy zabrać z domu, żeby móc przeżyć kilka dni poza nim. No i na Zachodzie się mówi o tym, że taki zestaw powinien nam pomóc przez 72 godziny, bo uważa się, że po trzech dniach to państwowe służby już się na tyle ogarną, żeby dotrzeć do wszystkich. Czy to w praktyce będzie rzeczywiście 3 dni, to trudno ocenić. Ja bym powiedział, że wcale niekoniecznie. Widzieliśmy na przykład w 97, że do niektórych ludzi pomoc docierała dosyć późno, ale też częściowo dlatego, że nie chcieli się ewakuować, kiedy jeszcze była taka możliwość. Jeśli ktoś planuje swoją ewakuację do z góry określonego miejsca, na przykład ma działkę kilkadziesiąt kilometrów pod miastem, na tyle daleko od jakichś źródeł zagrożeń, typu jakiegoś skażenia chemicznego, albo na tyle daleko od miasta, że nie boi się, że jakaś zabłąkana rakieta w razie wojny na ten domek mu spadnie, to to jak najbardziej może sobie taki obiekt wykorzystywać jako swój cel ewakuacji. Albo tak jak to mówił Rawls w swojej książce, pisał azyl, czyli to właśnie bezpieczne miejsce, do którego przeniesiemy się w razie czego. I wtedy ten zestaw ewakuacyjny może mieć nie charakter właśnie sprzętu na 3 dni, tylko sprzętu, który nam po prostu pozwoli bezpiecznie dotrzeć do tego celu. Jeśli to będzie kilkadziesiąt kilometrów, to może to być na przykład 1 dzień piechotą albo rowerem, czy 2 dni rowerem z rodziną. I wtedy ten zestaw ma zupełnie inny kształt. W każdym razie ten plecak ewakuacyjny są właśnie te rzeczy, że kiedy blok nam zacznie się palić, to my je zabieramy z domu razem z sobą, nie pakujemy ich dopiero wtedy, kiedy to zagrożenie się pojawia i dzięki temu nie stoimy potem boso w skarpetkach na zaśnieżonym trawniku, kiedy nasz dom czy blok jest dogaszany przez straż pożarną. Kolejne pytanie dotyczy autora książki Krótka historia postępu. Jakiś czas temu robiliśmy wywiad w tygodniku Spraw Obywatelskich z Ronaldem Wrightem. I on wspomina w tym wywiadzie, że w przypadku upadku cywilizacji przemysłowej liczba ludzi zmniejszy się do miliarda, mówiąc wprost, miliardy umrą. I tutaj pojawia się pytanie, czy przeżycie końca świata, jaki znamy, oznacza, że będziemy jeść ludzkie zwłoki. Może to się wydawać bulwersujące. Ja odsyłam Państwa do filmu Śnieżne Bractwo, które Netflix ostatnio emituje, wyprodukował. Chodzi o historię pasażerów tragicznej katastrofy samolotu Wanda w 1972 roku. Ci, którzy cudem ją przeżyli, mieli do wyboru śmierć z głodu albo kanibalizm. No i właśnie pytanie, czy przy tym końcu świata będziemy mieć do czynienia z kanibalizmem, jak pan sądzi? No to będzie mocno zależało od tego, w jakim tempie się te zmiany dzieją, bo ta sytuacja w Andach była zero-jedynkowa. W pewnym momencie ci ludzie lecieli samolotem, a chwilę później już byli rozbitkami, część z nich przeżyła, część z nich nie i musieli się jakoś utrzymać, nie mając kompletnie żadnych zasobów. Taki powolny upadek cywilizacji wynikający z takiego upadku tej cywilizacji przemysłowej, on na pewno będzie się wiązał z depopulacją. Część ludzi z pewnością umrze wskutek wojen o wodę, o żywność. Już dziś w niektórych społecznościach, na przykład duża część, to jest w ogóle absurd, ja nie wierzyłem w to, co czytam, ale okazuje się, że część zabójstw w niektórych społecznościach, w biedniejszych państwach, kilkanaście procent zabójstw bierze się z właśnie konfliktów sąsiedzkich o wodę czy o zasoby, więc ludzie będą ginąć z tego powodu. Ale część ludzi też po prostu się w ogóle nie urodzi, kiedy będzie głód, bo ludzie planujący rodzinę świadomie po prostu nie sprowadzą kolejnych ludzi na świat. Więc w takim powolnym upadku czy tej cywilizacji, jaką znamy, wskutek upadku tej cywilizacji przemysłowej, to myślę, że takiego problemu nie będzie. Innym powodem, dla którego możemy się spodziewać takiej solidnej depopulacji, mogą być zmiany klimatu. I mówi się o tym, że pod koniec wieku, w zależności od różnego badania, bo to różne badania podają różne takie scenariusze, przewidywania, niektórzy mówią o tym, że pod koniec wieku, w roku 2100, będzie 3 miliardy ludzi, albo pół miliarda. Czyli właśnie też będzie depopulacja wiążąca się z głodem, z brakiem żywności, z wojnami i też tym, że ludzie po prostu nie będą się rodzić. Natomiast gdyby taka sytuacja była rzeczywiście rozwijała się bardzo szybko, błyskawicznie,
To niewykluczone. Wcale jest to niewykluczone, że trzeba będzie jeść zwłoki, tak jak było podczas Hołodomoru w Ukrainie. A jakiego ważnego pytania w sprawach, o których rozmawiamy, nikt panu jeszcze nie zadał? Jaka jest na nie odpowiedź? To jest bardzo dobre pytanie. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy, ale myślę, że zdecydowanie za mało aspektów, przygotowując się na sytuacje awaryjne, poświęcamy takim przygotowaniom psychologicznym, nazwijmy to. To znaczy, jest dobrze dosyć zbadane, że ludzie w sytuacjach kryzysowych działają bardzo różnie. Są takie znane mechanizmy fight or flight, tak, że albo wskutek jakiejś takiej nagłego zagrożenia mamy w sobie mobilizację i zaczynamy coś działać, walczyć z tym zagrożeniem, albo przed nim uciekać, ale też jest trzeci taki wariant, który polega na tym, że człowiek po prostu się zamraża i przestaje funkcjonować w ogóle. W sensie nie, że umiera, tylko że po prostu przestaje mieć jakąkolwiek siłę sprawczą. I byłoby naprawdę dobrze, gdybyśmy więcej wysiłku włożyli i więcej uwagi włożyli w dbanie o taki psychiczny dobrostan. Byłoby naprawdę dobrze, gdybyśmy więcej wysiłku włożyli w dbanie o taki psychiczny dobrostan i w próbę wyrobienia sobie takiej odporności na te sytuacje kryzysowe, na te sytuacje stresowe też, bo no nie brak opinii, że dzisiejsza młodzież jest wychowywana pod kloszem, że się dzieciakom ułatwia życie, że kiedyś to było nas 11, wszyscy mieszkaliśmy w jeziorze, a teraz dzieciaki mają łatwiej. Jest w tym trochę prawdy. Jako rodzic chciałbym, żeby moim dzieciom w życiu było łatwiej niż mnie, ale mimo wszystko jednak chciałbym, żebyśmy wszyscy mieli taką choćby podstawową odporność na te niedogodności, żeby to się nie kończyło później histerią, czy tym, że leżymy w pozycji embrionalnej, sparaliżowani, bo po prostu nie wiemy, co ze sobą zrobić. I ja nie znam metody na to, jak o to zadbać, a uważam, że warto. To przypomniał mi pan jeden z komentarzy, który przeczytałem pod informacją o wydaniu książki Jana Pałkiewicza i Krzysztofa Petkę. Książka ma tytuł Wojna u progu, poradnik przetrwania i tamten komentarz był taki mniej więcej, że tam jest dużo o psychologii, że to słaba książka, bo dużo o psychologii, a mało o sprzęcie i wyposażeniu prepersa. Uśmiechnąłem się do siebie, no bo jeżeli tak myśli, no to ten sposób myślenia może nas zaprowadzić na manowce w sytuacji kryzysowej. Ostatnie pytanie, panie Krzysztofie, jakie trzy książki, ewentualnie może jakiś film by pan polecał, żeby rozwinąć wątki, o których dzisiaj pan nam opowiadał? W ogóle się bardzo śmiesznie składa, bo te książki Pałkiewicza i Wojna u progu, to ja mam, leży tutaj i zerka na mnie, co oczywiście nie czytałem. To się świetnie składa, że pan mówi, że tam jest o tych aspektach psychologicznych, bo to będę wiedział, żeby ją na górną część kolejki przesunąć. Jest doskonała książka, która nazywa się Nuclear War Survival Skills. To jest taki amerykański podręcznik o tym, jak przetrwać wojnę atomową. I to się może wydawać jakiś absurd, że my o tym teraz rozmawiamy, ale on jest bardzo fajny z tego względu, że tam jest opisany szereg takich doraźnych schronień, które pozwolą się zabezpieczyć przed radiacją, ale także przed odłamkami, ale także przed latającymi konarami drzew, bo naprawdę ja mieszkając gdzieś pod miastem nie chciałbym obudzić się w środku nocy, kiedy przez okno dachowe do sypialni mojego dziecka wpadło wyrwane z korzeniami drzewo, zabijając moje dziecko na miejscu, nie? Więc na takie sytuacje można się też przygotować i na wojnę, w sensie wojnę atomową. Okazuje się, że można się przygotować wcale niedużym kosztem, budując taki zaimprowizowany schron gdzieś u siebie na działce, czy u kogoś bliskiego z rodziny na działce. Po prostu trzeba zabezpieczyć tylko odpowiednią ilość drewna na ten cel, a w ostateczności można nawet przykryć go wyjętymi z framug drzwiami, bo to w sensie to jest taki wykop, prosty wykop, który się przykrywa właśnie czymś, deskami, drzwiami wyjętymi z framugi, albo belkami odpowiedniej średnicy. I to jest wszystko bardzo w tej książce ładnie opisane. Oprócz tego jest mnóstwo innych aspektów o tym właśnie, jaką żywność warto zadbać, jak zorganizować sobie światło w takim zaimprowizowanym schronieniu. I to jest świetna rzecz, bo ta książka jest dostępna bezpłatnie do pobrania i można sobie ją poczytać. Drugą książką... To jest książka, dopytam, to bardzo taka... czy ona jest w polskiej wersji językowej, czy tylko angielskiej? O ile wiem, to jeszcze jej nie ma, niestety. Niestety jej po polsku chyba jeszcze nie wydano. Jest bardzo fajny taki poradnik, to druga rzecz, którą
bym zarekomendował, no bo nie każdy taką działkę ma albo gdzieś jest w stanie sobie ją zorganizować, na przykład u kogoś bliskiego. Jest taki bardzo fajny poradnik opracowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Historii Obrony Cywilnej pod tytułem Jak wzmocnić piwnicę. I to też jest bezpłatne do pobrania. Tu z kolei mowa jest o tym, jak wzmocnić strop w piwnicy, żeby w razie czego nie został on zawalony. I to jest rozwiązanie dla ludzi, którzy mieszkają w blokach, no bo w razie wojny, czy może skażenia radiacyjnego to mniej, ale w razie jakiejś takiej wojny, która grozi, że się budynek zawali, będą w stanie swoje piwnice i korytarze piwniczne wzmocnić do tego stopnia, żeby później ten blok zawalony nie pogrzebał ich żywcem, czy nie zabił ich, waląc się im na głowę. Ta książka Pałkiewicza wydaje się być fajna, chociaż dosyć cienka. Jest bardzo fajna książka Selko Begowicza, Survival w mieście. Ona opowiada bardzo tak szczegółowo o wojnie w Jugosławii i o lekcjach z wojny w Jugosławii. I to bym postawił na trzecim miejscu. Przy czym ta kolejność, ona jest dosyć przypadkowa, nie dlatego, że uważam, że ta książka jest z tych trzech najmniej wartościowa, ale po prostu no, ona bardzo daje do myślenia. Ona na przykład pokazuje, jak duże znaczenie ma taka lokalna społeczność, którą się buduje, tak? Bo część preperów wierzy, że oni będą funkcjonować jak samotne wilki, w razie czego będą uciekną sobie do lasu, tam sobie rozwiją swój namiot albo wykopią właśnie ziemiankę, będą się żywić tym, co znajdą w lesie albo co upolują i niczym się nie będą martwić. Tymczasem okazuje się, że takiego człowieka wyłącza z funkcjonowania złamanie czy zwichnięcie nogi albo grypa, czy zwykłe nawet przeziębienie i okazuje się, że ten samotny wilk jest nagi, tak jak król. Więc rodzina albo kilka rodzin blisko ze sobą współpracujących daje znacznie większe szanse na przeżycie, bo kiedyś trzeba spać i ktoś musi pilnować wtedy naszych pleców. Więc kilka rodzin blisko ze sobą żyjących, zaprzyjaźnionych, daje znacznie większe szanse przeżycia niż jedna osoba, której wydaje się, że jest Johnem Rambo, a oczywiście nim nie jest. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był Krzysztof Lis, redaktor serwisu www.domowysurvival.pl i współautor książki, którą Państwu również polecam jako lekturę do poduszki, a może nie do poduszki, Domowy Survival, zabezpiecz się i przygotuj na trudne czasy. Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu instytutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj!